Także witam was dzisiaj wszystkich. Dzisiaj pojawiła się zapowiedź aktualizacji 0.22, Art of War to się nazywa. Na głównej stronie, jeżeli was to interesuje, możecie sobie to przeczytać, poczytać, zobaczyć co tam ciekawego. Ale powiem wam, że dość dużo, nie spodziewałem się, że tyle rzeczy w niej będzie. Sam jestem trochę w szoku. No to dobra, tak w tym momencie tak na krótko. Oczywiście mamy pokazany trailer i teraz tak. Oto niektóre najważniejsze zmiany, jakie was czekają. Ulepszony i rozbudowany system dowódców, ulepszona grafika pojazdów, nowe pojazdy, chińskie mapy, PvP i PvE, mapa globalna operacja Waterway, zmiany w mechanice pojazdów. I tak, mamy system dowódców po przeróbce. Przerobiony system dowódców, wprowadzony w aktualizacji 0.22, zastąpi stary, prosty postęp dowódców. Jest on złożony i wyrafinowany system, umożliwiający graczom daleko idące dopasowanie dowódców do własnego stylu gry. Macie oczywiście, wygląda to tak, teraz będzie to tak wyglądało. System dowódców zostanie przerobiony na początku, w którejś aktualizacji, co ostatnio też gdzieś opisywali, chyba tam, rozmówki z devsami. 0.23 albo 0.24, nie pamiętam teraz dokładnie, będzie przerobiony też system załogantów, także dojdzie jeszcze coś innego. W tym momencie to wygląda tak, zobaczymy, niedługo powinien wystartować PTS. Nie wiem, czy rosyjski, czy europejski, ale któryś z tych dwóch na pewno wystartuje i wtedy zobaczymy, co to się tutaj fajnego da kliknąć. Dobra, także jedziemy dalej. Czeka na was 15 poziomów, wiele profitów i innych rzeczy do wyboru. Możecie sobie też kliknąć, czytaj więcej artykuł, który opisuje dokładnie, jak to ma wyglądać, który tam jakiś czas temu został dodany na stronie Armoreda. Jest tego bardzo dużo, także to musicie sobie już sami poczytać, bo tutaj to bym was zanudził na śmierć. Jest opisane, co każdy dowódca będzie miał, znaczy jaka jest rola każdego z dowódców. Dobra, także to jest ta sprawa, także to jest jedna ciekawostka. Ulepszona grafika. W aktualizacji 0.22 ulegnie zmiana znacznie i poprawi wizualna strona Armored Warfare. Między innymi w wielu pojazdach pojawi się tekstury o wysokiej jakości. No i tu macie podany przykład, 0.21 wygląda tak. Widzicie? Powiedzmy, że już nie wyglądało to źle, ale w 0.22 ma to wyglądać tak. Także zaczyna się to robić powoli, powiem wam coraz lepsze. I to jeszcze nie jest koniec, bo tylko jeżeli dobrze pamiętam, to jest poprawiona grafika, ale ona jeszcze zostanie jeszcze bardziej poprawiona w 0.23. Także jeżeli utrzymają tempo, to jest mamy teraz listopad, czyli jeszcze nas czeka w tym roku jedna aktualizacja, duża aktualizacja, 0.23. A co w niej będzie, tego do końca nikt nie wie. Możliwe, że jeszcze pomiędzy 0.22 a 0.23 będzie jeszcze jedna aktualizacja. Taka połowiczna, powiedzmy. No, ale to nie wiadomo do końca. No i to wszystkich nowe pojazdy. W niniejszej aktualizacji do gry wejdzie sporo nowych pojazdów, zarówno standardowych, jak i premium. Po większości rozchodzi się o chińskie maszyny. Uzupełniamy gałęź czołgów podstawowych Zanfenga. Dwoma nowymi czołgami podstawowymi, typ 99 A1 9 poziomu oraz typ 99 A2 10 poziomu. No i tak, mamy tak, będziemy mieli tak. Typ 99 A1, typ 99 A2, typ 96, typ 96 A, ZBL-08, PZL-2 działa samobieżne. Kobra, Jarmilla, PTZ-89, niszczycie czołgów 7 poziomu. ZBD-86 opatrzony wóz bojowy premium 3 poziomu. PTZ co to jest? Też oczywiście każdego możecie kliknąć. Aha, to jest to. To może być ciekawe. To bardzo chętnie bym tym pojeździł. Przy każdym z tych pojazdów macie artykuł, o którym oprócz ZBD-86, no, który możecie sobie poczytać na stronie. I teraz tak, mamy też chińskie mapy PvP i PvE. W aktualizacji 0.20 wprowadzamy kompletnie nową mapę 7 Steps, 7 kroków, albo 7 stepów. Albo coś takiego, która zaprowadzi graczy na południe Chin. Obszary sielskie w regionie bla bla bla, prowadzi się pole bitwy, bla bla bla. Dobra, to jest opis dowódców, bla bla bla. Mamy obronić obszary, dobra, bla bla bla. Nie będę wam tego czytał, sami sobie przeczytajcie. Chodzi o to, że coś tam, krótka historyjka, co tam będziemy robić. Operując w tym samym regionie, wrogowie szykują atak na miejscową świątynię. Powstrzymaj ich za wszelką cenę w misji, operacyjnej Pazur Tygrysa. Dobra. Ale, dobra, to zobaczmy sobie, jak wygląda ta galeria. Czy da się to przełączać?
Więc to będzie, jest takie małe, mamy tutaj skryniki z tej mapy. To jest, no to powiem wam, no zobaczymy jak to będzie całe wyglądało. Mam nadzieję, że niedługo pokaże się PTS, ukaże się PTS. Także trzeba będzie coś tam poszaleć, pojeździć, zobaczyć. No dość to ładnie zrobione widać. No powiem wam, zobaczymy. To na przykład bardzo ładnie wygląda, to jest śliczne dla mnie. Efekty świetne, to wszystko, te pola ryżowe, no. Most tu jest jakiś, no dobra, zobaczymy. No tak to oto wygląda. Także mam nadzieję, że się wam ta aktualizacja spodoba. I teraz tak. Jeszcze mapy, globalne operacje. Czyli do globalnych operacji wchodzi mapa kanał. Została dostosowana do globalnych operacji. Nowa mapa globalnych operacji składa się z trzech faz i oferuje trzy różne dzikie karty. UAF, rozpoznanie, uderzenie lotnicze, atak lotniczy C-130. Także tutaj też zostało to dodane. Powiem wam, że bardzo fajnie, że dodają właśnie nowe mapy, w końcu nowe mapy, znaczy nowe mapy. To jest stara mapa, ten kanał, tylko do dostosowania globalnych operacji. No i bardzo dobrze, niech je przerabiają. Niech będą w obu trybach te same mapy, tylko w różnym typie rozgrywki. Dlaczego? Dla mnie bomba. Mogę pograć na każdej mapie, ważne, żeby ich było dużo, się nie powtarzały. Zmiany w mechanice pojazdów. Do Armored Warfare wejdzie szereg zmian dotyczących mechaniki pojazdów. Oto dwie najważniejsze. Zmiana mobilności. Zmiany odnoszące się do stabilizacji broni. Poprawki kołowych pojazdów, dzięki którym kierowanie nimi stanie się znacznie łatwiejsze. Zmiany dotyczące mechaniki Red Rack. I do każdego z tego, prawda, tematu jest odpowiedni artykuł, który został wcześniej zamieszczony na stronie głównej Armored Warfare. Czyli zobaczcie, oni teraz zaczęli w końcu pracować tak jak powinni, czyli wychodzą wiadomości, prawda, o danej rzeczy, która zostanie tam zmieniona, wprowadzona, a potem wychodzi aktualizacja. To jest naprawdę będzie dość większa aktualizacja. I powiem wam, że zaczyna mi się to powoli podobać, czyli gra sobie, czyli twórcy jakoś sobie radzą. Poprawki graficzne, czyli widać, że coś pracują. Zmiany, dodawanie nowych pojazdów, wiadomo, że to parę jest, nie jest tego dużo, ale jednak zawsze coś. Także no nic, czekamy dalej. 023 też, ciekawe co zrobią 023. Bardzo mnie to interesuje, także no mam nadzieję, że wam ten, to taki krótki news informacyjny. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. I no cóż, zapraszam was do przeczytania tego artykułu, poczytania sobie o tych zmianach, żeby nikt potem nie był w szoku, że czegoś nie było opisanego, bo to jest wszystko w artykułach opisane, także jeżeli ktoś chce zagłębić się w temat, to naprawdę warto. No i to by było na dzisiaj tyle, no. Zobaczymy co się jeszcze wydarzy, może niedługo PTS, także już zobaczymy jak to wygląda realnie w czasie gry. No ja wam w tym momencie bardzo dziękuję, mam nadzieję, że was to przynajmniej troszeczkę zainteresuje. I mam nadzieję, że sobie coś o tym poczytacie. Także do zobaczenia, trzymajcie się i do następnego.